Rybęce i dobre mydło, gorąca woda w pędzle i mydło. Golić pod włos, golić pod włos, na te włosy golić pod włos. Wiesz nam to, że chcemy się z widzem spotkać tutaj. Pośpiewać, posłuchać, przemyśleć i wyjść do domu. Istnienie samo jest ciągłym upadkiem czegoś, tylko ja głowę sobie łamię, czym właśnie jest to. Dzisiaj jest ogromny problem z uzależnieniami. I to nie mówię o samych narkotykach, bo to jest, być może wyprzedzę Państwa pytanie, temat, którym się zajęliśmy, to jest destrukcja człowieka. Uzależnienie to tak naprawdę jest poboczny temat, bo w dzisiejszym świecie moim zdaniem uzależnienie może być dobre i złe. Tak jest bardzo dobrze. Aż łzy mi w oczach stają od tej bezosobowej błogości, która zdaje się wypełniać wszystko. Najpierw była przeczytana książka, później poszczególne narkotyki wybierałem sobie i składałem z nich pigułkę opisu. Składałem sobie z nich pigułkę, którą ja mogłem przełknąć. Następnie kolegom dałem kolegom, żeby sobie przeczytali te pigułki. Później po tych pigułkach stwierdziłem, że muszę zrobić jeszcze mniejsze pigułki, żeby te tabletki były do przełykania przez widzów. To znaczy po prostu z prozy zrobiliśmy piosenkę. Piosenki, dokładnie kilka piosenek. To, co Państwo przed chwilą zobaczyliście, musieliśmy, przez to, że jesteśmy też w teatrze, chcieliśmy pójść dalej trochę, krok. Nie możemy tego nazwać, to, co zrobiliśmy tu w teatrze, że to będzie spektakl, ani też koncert. Możemy to nazwać performancem teatralno-muzycznym, bo tak sobie założyliśmy. Trzeba znać topografię własnej twarzy. To znaczy wiedzieć dokładnie, w którym miejscu rosną włosy na twarzy. Bo to wszystko. Ale to wszystko jest niczym, o ile ktoś nie posiada maszynki do ostrzenia noży Allegro. Co by zrobić, żeby tak i trochę zszokować widza, i zszokować siebie, i zszokować, myślę, też znajomych, z którymi pracowaliśmy. I to wybrałem narkotyki. Narkotyki Witkacego. Wiadomo lub nie wiadomo, narkotyki Witkacego to jest taki tekst, w którym pan Stanisław opisuje swoje doznania i przygody z poszczególnymi narkotykami. On opisuje je obrazowo. My natomiast otwieramy ten mózg wariata i wchodzimy w głębiej, wchodzimy w psychologię. Jesteś obrzydliwy. Nie rozumiesz mnie nic jako artystki. Jesteś tylko przeestetyzowanym, egoistycznym samcem. Ja cię kocham. Ale czasem tak strasznie z tobą smutno. O, na pomysł na Witkacego reakcja była bardzo dobra i entuzjastyczna, mogę tak zdradzić. Ale to chyba wynika po prostu z ciekawości i z tego trudu. I z tego, że to nie jest takie proste. Skierowana sztuka jest do młodzieży. Bardzo chciałbym się skonfrontować z młodzieżą. Oczywiście też sztuka jest dla dorosłych. Sztuka teatralna nie może upaść. My, aktorzy, ocalimy teatr. Nasz syndykat. Cóż może zrobić wasz syndykat wobec zorganizowanej przez państwo czytajny komitet rozkładowej roboty?